Hej, siemano wam wszystkim, z tej strony Alek, witam was w kolejnym odcinku z Deluxe Ski Jump 4 i drugi konkurs w Engelbergu. Moi drodzy, ruszamy. Ostatni sprawdzian przed turniejem czterech skoczni, no, który już w następnym tygodniu ruszy, więc no zobaczymy. Bor Pawlowczyk rozpoczyna te zawody. Na razie no najmniej ma szczęścia ze wszystkich, no i widać, że to szczęście na razie do niego się nie uśmiechnie. 126,5 metra Bora Pawlowczyka to jest na razie kiepski skok. Dominik Pita, zobaczymy, Szwajcar na razie, można powiedzieć, punktuje, stara się co jakiś czas tam jakieś punkty zyskać, no i dzisiaj nawet od Pawlowczyka będzie lepszy, 128,5 metra, więc tutaj Dominik Pita próbował, no zobaczymy, na ile to wystarczy, bo to nie był dobry skok wcale. Roman Trofimow, numer trzeci, Roman Trofimow. I tutaj na razie najdłuższy skok reprezentanta Rosji, 130 metrów. No i następny już czeka Kanadyjczyk, Matthew Sukup. No i wiatr dzisiaj nie będzie za bardzo pomagał skoczkom oddawania dalekich prób, ale Matthew Sukup postara się nawet w tych ciężkich warunkach wykorzystać i proszę bardzo, Austriak nawet dał 20 noty za styl, Polak 19,5, pozostali po 19, ładne noty, dobra nota, no i to już jest taki skok na awans, myślę. Piotr Żyła. No Piotrek Żyła na razie no rozklekotany na kawałeczki jest i na razie są to krótkie skoki, czwarte miejsce Piotrka. No musi czekać, jak odpowiedzą inni reprezentanci, między innymi Daniel Huber, który też na razie nie pała wystrzałową formą. No ale ten skok ładny, ładny, 133,5, daje mu to drugie miejsce. Czesmir Kozisek. Koziszek, tak to się chyba czyta. Oj, Koziszek, nie, reprezentant Czech odpada na pewno z rywalizacji. Tylko 122,5 metra, dodaję mu w tej chwili ostatnie miejsce, ale no ta 113, no to jest kiepski niestety skok. Stefan Hula. No może Stefan i też się podniesie w końcu. Liczymy na to. No i to był dobry skok Stefana. Trzecie miejsce, również nota powyżej 130 punktów. To daje nadzieję na drugą serię, jak najbardziej. Wojtek Sztursa. No Engelberg, to są takie właśnie zawody dziwne. No i drugi z Czechów odpada z rywalizacji. No dziewiąte miejsce ostatnie, 113. No nota jeszcze gorsza, poniżej 100 punktów. Nie wygląda to za dobrze. Andreas Wellinger. Andy Welli. No, powiedzmy. Czwarte miejsce, nota 130,6. No nie ma tragedii, ale wiadomo, zawsze mogło być lepiej. Gregor Schlierenzauer. No na razie Gregor chyba bliżej końca kariery jest niż w szczytowej formie, więc tak to bym na razie podkreślił. Miejsce trzecie. Około Hubera jest, więc no skok nie był zły, ale no nie wiemy, że potrafił dalej skakać. Jewgeni Klimow. No a Klimow to już nawet nic nie mówię. Reprezentacja Rosji no jest w tym roku może być zawiedziona wynikami indywidualnymi skoczków. No Trofimow jest wyżej od tej chwili od Klimowa, więc tu samo za siebie mówi. Daniel Andre Tande. No Tande też nie wygląda na błyszczącego dobrą formą. I to jest siódme miejsce Tandego na 13 skaczących. Środek stawki, moi drodzy. Timi Zajc. Słowenia chciała na nim upatrywać swoją ostoję reprezentacji, no ale na razie nie wygląda na to. Choć ten skok udowadnia wszystkim niedowiarkom, że warto tutaj nie skreślać skoczków. I drugie miejsce za Sukupem tylko. Peter Preutz. O,
Oj, 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 nie. Peter Preutz na pewno nie. No Peter skacze z konkursu na konkurs coraz gorzej. No i tu jest zastanowienie, czy na pewno on był gotowy na ten sezon. Tak w pełni. I jak widać nie. Robin Pedersen. No i zobaczymy jak Norweg skoczy. Daleko! Brawo! No wraca do swojej lepszej dyspozycji Robin Pedersen. Trzecie miejsce. No tuż przed turniejem to jest dobry zastrzyk energii, można powiedzieć. Konstantin Schmidt. No powiedzmy, panie Konstantinie, że się zgadzamy. Ósme miejsce. Za Wellingerem 131,5 metra. Casey Larson. Casey Larson. Oj tak. To był ładny skok i stylowo także. Piąte miejsce rozdzielił Austriaka Hubera Schlierensauera. Halvor Egner Granerud. Wiem, że do jego szczytowej formy jeszcze daleko, no ale małymi krokami, jak to mówią, ale nawet nie masz czego kroków tworzyć. 12 miejsce, za Tandę jeszcze. No nie wygląda to dobrze w jego stylu. Z jego strony. Stefan Kraft. O, Kraft to samo. Widać, że no niestety koronawirus, który go dopadł, no trochę namącił mu w głowie i już nie jest w takiej dyspozycji, jakiej powinien być Stefan Kraft. No wielka szkoda. Junshiro Kobayashi. No i Junshiro. Starał się jak mógł. Miejsce 10 udało mu się z tych starań ugrać. No i Arti Aigro. Naprawdę punktuje bardzo ładnie Estończyk. I tutaj trzeba dać to na plus, jak największy. No ten skok wcale nie był też zły. 132 metry daje mu szóste miejsce, więc jest w czołówce. Ładnie, Daiki Ito. Daiki Ito, to powinien być ładny skok Ito. Jest ładny skok. Miejsce 9. Razem z Andreasem Wellingerem. Więc dobrze Japończyk sobie poradził. Simon Amman. No jego interesuje turniej 4 skocznie, ale czy on będzie w takiej dyspozycji, żeby móc się liczyć na turnieju, to się okaże. Na razie Simon Amman, jak widać, 7 miejsce. Więc nie jest źle i będzie w 30 raczej. No i Władimir Zagrawski. Też daleko Włodek. I piąte miejsce Włodka, otóż to. Gregor Deschwanden. No. Kolejny Szwajcar. I teraz ile Deschwanden? Ojojoj, to nie będzie dobry skok. To nie będzie dobry skok. Chyba gorzej od Dominika Pita nawet. No, Dominik Pita jest 18, on 22. Więc to pokazuje właśnie, jak nierówni są ci skoczkowie. Szwajcarski Yukiya Sato. Yukiya Sato, uwaga, Yukiya Sato, bardzo ładnie, stylowo, trzeba powiedzieć. I czwarte miejsce dla Japończyka, tu za Pedersenem. 30 punktu tak naprawdę, więc niewiele. Dawid Kubacki. Dawid też, to wyjście z progu mogło być lepsze. No i skok też dłuższy. To jest miejsce 15 Polaka, no nie zaszalał tutaj Dawid. Stefan Hula na razie najwyżej 11 miejsce, no ale może zaraz coś się zmieni. Klemens Murańka, kolejny biało-czerwony. I teraz Klimek, no to będzie dobry skok Klimka. To będzie bardzo dobry skok, chyba nawet na lidera. Nie, drugie miejsce, 134,5 metra, 40 punktów za Matthewsem Kupem. No i następny Wiktor Polaszek. No ostatnia nadzieja Czechów na dobry wynik dzisiaj. Więc no musi się postarać. No i chyba się będzie starał. No nie wiem, czy na litera nie idzie tego konkursu. Tak jest, Wiktor Polaszek nowym liderem konkursu. 136 metrów. Brawa dla Czecha. No
Bardzo ładnie skoczył. Witalij Kaliniczenko. To jest rewelacja dopiero sezonu. No ale dzisiaj takiego szczęścia nie będzie miał. No i ci chyba ostatnie miejsce. Na razie 29, więc nie ostatni. No ale w 30 raczej go nie ujrzymy. Markus Eisenbichler. Markus, świetny skok Markusa. Drugie miejsce, tuż przed właśnie Kanadyjczykiem, ale za Czechem Polaszkiem. Filip Aschenwald. Strasznie różnie skaczący Filip jest. O, ja o tym właśnie mówię. Potrafi naprawdę świetne skoki przeplatać z tymi tragicznymi. No teraz 21 miejsce, no wątpię, żebym mógł awansować do drugiej serii, no ale... Niech myśli, że się da, no. Keiichi Sato. Keiichi Sato, daleko. Miejsce 10. Yukiya 7, on 10, więc oni tutaj widzę, że postarali się. Maciej Kot. Maciej też na razie ten sezon nie najgorszy w jego wykonaniu, ale wiemy, że on jest takim skoczkiem, któremu że dla niego drugie miejsce to jest słabe. On woli wygrywać. Teraz 8 miejsce Maćka Kota. Dobry wynik przed drugą serią. No można coś z tego ukleić już. Mackenzie Boyd Klaus. Ojojoj, Mackenzie, nie. Choć tutaj starał się dociągnąć ten skok jeszcze. Miejsce 19. Ale do awansu jeszcze brakuje. Jan Herl. Coraz to niżej Jan Herl w klasyfikacji generalnej. Ale wiemy, no, że on ma takie, że mu wyjdzie jeden konkurs na 10 i potem skacze słabiej. Teraz 12 miejsce Jana Herla. No nie jest najgorzej, na razie drugi z Austriaków, Huber na razie najwyżej. No i Kamil Stoch. No Kamil też, przebłyski tej formy są, ale to jest za mało, jeżeli chodzi o Polaka. On musi skakać dalej. Takie są aspiracje wszystkich wobec niego. 11 miejsce Polaka, no. Zobaczymy. Karl Geiger. 39 numer startowy. No i Karl Geiger skakuje nam na 4 miejsce. No Niemcy na razie w szczytowej formie. No i panie Severinie Freundzie, co pan zrobi? Jak pan odpowie tym młodym wilczkom, powiedzmy młodym? No pan Severin Freund odpowiedział dobrym akcentem. 10 miejsce Niemca. I razem z Huberem tutaj. No i Robert Johansson. Typowy lotnik, ale niestety na lotach nigdy nie ma tej formy, którą by potrzebował. 25 miejsce Johanssona. No to chyba temu panu już podziękujemy. Ryoyu Kobayashi za to. No to jest ciekawa postać. Bym powiedział, że bardzo ciekawa. I Ryoyu Kobayashi skacze dobrze. Miejsce 4. Bardzo dobre miejsce do ataku. Razem z Geigerem to 4 miejsce okupuje. No i Michael Heibeck. No jestem ciekaw, co zrobi Austriak. Też ładnie daleko, ale miejsce 8 Austriaka. No widać, że Austriak dobrej dyspozycji jest. Co ino pokazuje, że będzie chciał walczyć o tą trzecią kulę kryształową swoją. Jakub Wolny. Jakub Wolny, ależ piękny skok Jakuba Wolnego. Drugie miejsce, tylko za Wiktorem Polaszkiem. Kuba Wolny, no, Kuba Wolny, dobrej dyspozycji. Pius Paszche, no już powoli zbliżamy się do końca tej pierwszej serii. Jesteśmy na ostatniej prostej, chciałoby się rzec. Pius Paszche, daleki skok Piusa. Miejsce drugie razem z Kubą Wolnym, ależ tutaj będzie walka w drugiej serii. No i jeszcze Aleksander z Niszczą, nie zapominajmy. Nadal skaczący na bardzo wysokim poziomie Olek Niszczą, ale dzisiaj chyba niestety nie zobaczymy go w drugiej serii. 34 miejsce Olka. No niestety skok nie był najdłuższych lotów, no i
stąd też to miejsce. Angela Niszek. No jeszcze zapomnieliśmy o Słoweńcach, że oni tu są. Ale Laniszek chyba nie. Laniszek chyba dzisiaj nie, choć awans? 22 miejsce, awans jest. No ale jak odpowie trójka jeszcze? Mariusz Lindwik w pierwszej kolejności. Mariusz Lindwik, nie. Panie Norwego, panu też już podziękujemy, 36 miejsce. No został Tylen Barton i Martin Hamann, więc dwójka młodych. Tylen Barton wygląda jakby no coś nie pykło tam na progu. Miejsce 29, 30 będzie. No ale teraz pytanie, czy Martin Hamann będzie w pierwszej dziesiątce, czy zakwalifikuje się do drugiej serii? To zaraz wszystko zweryfikuje ten właśnie skok. W drugiej serii będzie, ale które to miejsce będzie? 22. No więc będzie musiał przebijać się w tej drugiej serii, ale po pierwszej serii mamy przepiękny wynik. Wiktor Polaszek na prowadzeniu, drugi Jakub Wolny i Pius Paszche, czwarty Markus Eisenbichler, piąty Matthias Sukup, szósty Karl Geiger i Ryoyu Kobayashi, ósmy Klemens Murańka, dziewiąty Timi Zajc, dziesiątkę zamyka Michael Hajbek, następnie Polacy, 13 Maciej Kot, 17 Kamil Stoch, no Stefan Hula 26, no i niestety Dawid Kubacki dopiero 32, 37 Aleksander Zniszczoł, no i Piotrek Żyła 42, no cóż, będą musieli w drugiej serii się przebijać nasi reprezentanci, m.in. czy Kamil Stoch, czy Stefan Hula, no bo oni chcieliby na pewno być wyżej, zobaczymy na ile pozwolą i warunki, i przede wszystkim dyspozycja, w jakiej są. No cóż, zaczynamy drugą serię, mamy 31 skoczków, więc dzisiaj mamy jednego pechowca, prawdopodobnie. Konstantin Schmidt rozpoczyna drugą serię. Oj. No nie był to daleki skok Konstantina Schmidta. 130,5 metra, no ty też nie za wysokie, no i chyba Tylen Barton spokojnie powinien go przeskoczyć. No, Tylen Barton ze spokojem największym, 133,5 metra. No i teraz będzie obserwował, jak inni będą jego przeskakiwać. Mackenzie Boyd Klaus. Oj, Mackenzie, nowy lider konkursu. 134,5 metra, bardzo dobre oceny za styl. No i ze spokojem Tylena Bartola pokonał Andreas Wellinger. Wellinger, miejsce chyba trzecie, to jest. No udało się Konstantina Schmidta przeskoczyć, ale też niewiele. No i Daiki Ito, moi drodzy, 27 jest Daiki Ito. Jeszcze tam coś punktuje ten Ito, no ale też już się zbliża powoli do tego wieku, że będzie coraz ciężej. Drugie miejsce oczywiście nie wyprzedza Mackenzie'ego, no bo metr bliżej skoczył. No i mamy pierwszego z biało-czerwonych, Stefan Hula. No Stefan, jak najdalej jak możesz. Oj, nie wyglądało to obiecująco po wyjściu z progu. No i to jest króciutki niestety skok, szóste miejsce za Konstantinem Schmidtem. No i póki co Stefan Hula, no bez punktów, moi drodzy. Zobaczymy, jak sobie poradzi Schlieren Cauer, bo też wcale nie jest równym skoczkiem, ale dzisiaj możliwe, że będzie chciał się z dobrej strony pokazać i proszę. Miejsce pierwsze nawet, 20 pokonuje Mackenzie'ego, więc Schlieren Cauer się postarał. Simon Ammann, 24 po pierwszej serii. No i Zimi stara się jak najdalej i skacze daleko. Miejsce pierwsze, 135,5 metra, brawo dla Ammana. To był naprawdę ładny skok, no i Angela Niszek. No troszkę tutaj poprzeczkę podnieśli wysoko skoczkowie. Oj, Laniszek, błędy na progu. No i tutaj miejsce szóste dopiero Laniszka za Bartolem. No ale obaj Słoweńcy za słabo skaczą dzisiaj. Martin Hamann.
Co ma Martin Hamann powiedzieć? Jak skacze gdzieś koło Stefana Huli. Miejsce ósme. No, tragedia na razie bym powiedział. Arti Aigro. No, to nie jest dobry prognostyk Niemca, przede wszystkim przed turniejem w czterech skoczni, gdzie Niemcy, no, chcieliby zatriumfować. Arti Aigro natomiast w świetnej dyspozycji, czwarte miejsce. Zrobił swoje, można powiedzieć. Casey Larson. Casey Larson, oj, chyba mamy pechowca większego od Stefana Huli. Tak jest, 12 miejsce, więc Stefan Hula chociaż ten punkcik przytuli dzisiaj. Jan Herr, 19 po pierwszej serii. No i ten skok był niezły, ale na czwarte miejsce nadal nie mogą się tu przebić do tej pierwszej trójki skoczkowie. No może Keiichi Sato się to uda. Na razie niezły sezon w wykonaniu Japończyka i to dosyć młodego, jak na standardy japońskie, ale widać, że jeszcze nie ma tej dyspozycji, która pozwalałaby mu na dalsze skoki. No i teraz Kamil Stoch. Kamilu, jak najdalej. No na prowadzenie raczej nie. Miejsce drugie, więc to jest bardzo dobrze, tylko za Ammanem. No, ale zrobił swoje Kamil. Może się przebije troszkę wyżej. Władimir Zagrawski. Oj, panie Włodku. Dobry skok pana Włodka. Piąte miejsce. No i Daniel Huber. Daniel Huber, czyżby prowadzenie? Jest nowy lider konkursu, 269,8. Daniel Huber, jakby wracał z grobu. No i Severin Freund. No, uwaga, Severin Freund. O, i jest niestety wykonanie Severina Freunda katastrofalne. Więc no, chciałoby się klasyka rzec, no ale może poczekajmy z tymi wszystkimi orzeszeniami w stronę Severina Freunda. To dopiero początek sezonu. Maciej Kot. No, Maciek, też to wyjście z progu nie było piękne. No i miejsce siódme, więc na razie nadal Kamil Stoch najwyżej z Polaków. No i zbliża się do tej dziesiątki. Yukiya Sato. Też Yukiya Sato, to wyjście z progu nie podoba mi się, ale skok był dobry. I miejsce trzecie spycha Kamila na czwarte. 1/10 punktu wygrał z Kamilem. Więc no, duży fart. Robin Pedersen. Norwedzy muszą się cieszyć, bo mają jednak tego Pedersena, który skakuje na czwarte miejsce razem z Kamilem Stochem. No i teraz dziesiątka. Michał Hajbek rozpoczyna bój o zwycięstwo. No ale chyba liderem nie będzie konkursu. Drugie miejsce, 0,4 punktu z Huberem przegrywa. Ale Hajbek aspiruje tutaj, i to coraz bardziej, no, do tego, żeby zbliżać się do tej koszulki lidera. Timi Zajc, daleko i mamy nowego lidera chyba. 135,5 metra, Timi Zajc też powraca, więc zaczyna nam się ta klasyfikacja powoli układać. Klemens Murańka. Klimek, ile Klimek skoczy? No nie na tyle chyba, żeby zagrozić liderom. Dziewiąte miejsce Klimka Murańki, na razie cały czas Kamil na szóstym miejscu. No i Karl Geiger. Co zrobi reprezentant Niemiec? No, Karl Geiger idzie na lidera. Idzie na lidera, moi drodzy. 134,5 metra i mamy nowego lidera konkursu. Brawo. Ryoyu Kobayashi. A czy Ryoyu wygra konkurs? Raczej nie.
Ale no miejsce siódme dopiero. Wydawało się, by to troszkę wyżej. Razem z Pedersenem i ze Stochem. No niestety tutaj troszkę dalej trzeba by skoczyć, jeżeli chciało się myśleć o zwycięstwie. Matthew Sukup. No co zrobi młody Kanadyjczyk? Presja ogromna na młodym Kanadyjczyku wisi. Ale on sobie nic z tego nie robi i skacze świetnie. 135 metrów po raz drugi. No i nota 272, moi drodzy. Czy to był skok po zwycięstwo? Może tak być. Markus Eisenbichler teraz. Nie, Markus tyle nie skoczy na pewno. Czy będzie na podium w tej chwili? Raczej też nie. Szóste miejsce za Hajbekiem jeszcze. No i teraz Jakub Wolny. Ależ tu się porobiło. No teraz trzeba tragedyjnie daleko skoczyć. Najlepiej tak jak w pierwszej serii. Ale czy jest w stanie tyle skoczyć Jakub Wolny? No będzie ciężko. Miejsce drugie przegrywa jednak tutaj 0,8 punkta z Matthew Sukupem, ale podium już jest jego. Chyba. Jeszcze Pius Paszkę przecież został między innymi. Wiktor Polaszek na koniec. Zobaczymy, co Pius Paszkę zrobi. No nic nie zrobi. Przegrał to. Jeszcze gorzej. 16 miejsce. Złe wyjście z progu. No i teraz został Polaszek. Czy Kanadyjczyk, czy Czech. Jeszcze ktokolwiek wygra, to będzie niespodzianka i sensacja. Chyba jednak wygrał Kanadyjczyk. Musiał wygrać Kanadyjczyk. I piąte miejsce Polaszka dopiero. Jezu, co tu się wydarzyło? No ale mam przyjemność poinformować, że dzisiejszym zwycięzcą konkursu jest Matthew Sukup. Kanadyjczyk dwa razy po 135 bombnął. No i tutaj o niewiele przed Jakubem Wolnym, bo to jest tylko 0,8 punktu. Jakub Wolny drugi, trzeci Karl Geiger. Dalej czwarty Timmy Zajc. Piąty Daniel Huber i Wiktor Polaszek. Siódmy Michel Hajbek. Ósmy Markus Eisenbichler. Dziewiąty Simon Amman. Dziesiątkę zamyka Yukiya Sato. Następni Polacy. 11 Kamil Stoch. 15 Klemens Murańka. A 19 Maciej Kot. No i 30 Stefan Hula. Oczywiście. No i teraz spójrzmy na tą klasyfikację generalną Pucharu Świata. Martin Hamann nadal jest liderem. 275 punktów. Drugi Tilen Bartol 231. Jakub Wolny 223. Karl Geiger 190. Angela Niszek, Mariusz Lindwik po 185 punktów. Pius Paszche 175, Michel Hajbek 8, 172, Aleksander Zniszczoł 166, dziesiątka zamyka Japończyk Ryoyu Kobayashi, ma tych punktów 158. Następni Polacy, 11 Kamil Stoch, 18 Maciej Kot, 23 Klemens Murańka, 28 Dawid Kubacki. No i tutaj na samym dole Stefan Hula 45 i 47 Piotrek Żyła. Tak to się właśnie przedstawiam, moi drodzy. Cóż, dziękuję Wam za uwagę w tym konkursie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o cenie. Łapka w górę, jeżeli tak, łapka w dół, jeżeli nie. No i powiem Wam jedno. Przed turniejem czterech skoczni Hamanowi udało się tą koszulkę lidera zachować. Ale jak będzie po turnieju? Tego się dowiecie w kolejnych odcinkach, na które Was bardzo zapraszam. A teraz co? Żegnam się z Wami, trzymajcie się, na razie, pa pa, no i hej!